Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem angielskie piwo z browaru Magic Rock. Nazywa się Inhilo. I jest to Hoppy Pale Ale. Inhilo, czyli inhalator. Dziwna nazwa. Dziwna, bardzo modernistyczna oprawa graficzna. W składzie jęczmień, pszenica. Tyle się dowiadujemy. Jest to 4,5%, czyli sesyjne pale ale, można by powiedzieć. Fajne. Czarny top. Ładnie to wygląda. No ale nie dowiedzieliśmy się zbyt dużo na z puszki, dlatego zajrzałem na stronę i tam już jest bardziej wyjaśnione. Jeśli chodzi o słody, to użyto kryształowego T50, Golden Promise i Imperialnego. Chmiele to Amarillo, Citra, Equinox, Galaxy, Mosaic i Simco. Bardzo fajny zbiór chmieli. Tutaj mamy piwo, barwa złota, dążąca do bursztynu, troszeczkę zmętnione. Piana nawet ładnie wyglądała, ale zdążyła opaść po zdjęciach. Aromat. Aromat bardzo przyjemny, egzotyczne owoce. Mango się tu wybija, troszkę ananasa z tyłu. I jakby nieco troszeczkę igieł sosnowych, a gdzieś tam bardzo daleko z tyłu jakieś ziołowe nutki. Ogólnie bardzo fajnie. I jest to bardzo fajna, dosyć mocny aromat jest to. Spróbujmy. No i jest kontrast, bo mamy dosyć ciężki, słodki aromat, a piwo jest wytrawne. Średnie ciało, idące nawet do lekkiego. I mamy te aromaty mango, ananasa, troszkę grejpfruta. Bardzo takie soczyste, ale bez słodyczy. Same aromaty. Także same chmiele, bez żadnych soków owocowych. Dosyć przyjemne, odświeżające, sesyjne, bardzo pijalne. Goryczka jest, ale nie jest zbyt wysoka. Troszkę grejpfruta, troszkę właśnie igieł sosnowych i lekkie nutki ziołowe. Bardzo przyjemne. Nie można powiedzieć, że coś bardzo przeważa. Może oprócz tego mango tutaj. Także dosyć przyjemne, sesyjne pale ale. Bardzo fajnie pijalne. Fajne aromaty egzotycznych owoców. Szczególny mango. Oni to opisują jako hybrydę pale ale i IPA. To jest po prostu pale ale. APA, no amerykańskie chmiele zadane jest APA, no. To nie jest aż tak gorzkie, żeby było IPA. Zresztą teraźniejsze IPA wcale nie są gorzkie. Prawda? Bardzo fajne piwo, bardzo pijalne. I bardzo sesyjne. Lekkie ciało. Powiedziałem, że średnie, bo jest tam jakieś ciało. Jest tam jakieś ciało. To nie jest tak, że nic nie ma, ale jest bardzo wytrawne.
Mimo wszystko, bardzo mi się to piwo podoba, że dajcie łapkę w górę, jakim podoba mi się to piwo. Subskrybujcie kanał, pamiętajcie o przycisku notyfikacji, wklepcie dzwoneczka, przyciśnijcie go zdecydowanie, ponieważ dawam to najnowsze wiadomości o najnowszych filmach, przez to będziecie na bieżąco i nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie. Cheers.